kilka pytań. O masażach słyszeliśmy wszyscy. Jedni korzystają z nich regularnie, inni od święta. Część je uwielbia, niektórzy za nimi w ogóle nie przepadają. Nie ulega jednak wątpliwości, że terapie manualne niosą za sobą wiele korzyści dla naszego zdrowia, jak i samopoczucia, jeśli oczywiście są wykonane przez profesjonalistów. Mój dzisiejszy gość, Anna Chojecka, która jest fizjoterapeutką, podpowie Państwu, który masaż dla siebie wybrać. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. To może zacznijmy od takiego pytania, czym dla Ciebie, jako fizjoterapeutki, jest masaż? Dla mnie masaż sam w sobie jest formą relaksu, pracy na napiętych mięśniach, przede wszystkim zbliżeniu też do pacjenta, klienta, tak? No bo musimy sami zaufać, tak? Jakby sobie nawzajem. No i przede wszystkim jest to dla mnie taka najlepsza praca na mięśniach, na napięciach mięśniowych, praca też pod kątem psychicznym i nauczenia pacjenta, klienta podejścia do prawidłowej też postawy i do tego, w razie czego, jak ma na przykład spać, jak się układać, jak funkcjonować, tak, w codziennym życiu. Czy masaż jest też taką formą zaufania jednak i przełamania tej linii, tej strefy takiej bezpiecznej, którą każdy z nas gdzieś ma? No bo jednak no, masażysta, fizjoterapeuta no, musi nas dotknąć, tak? I to wcale czasami nie lekko. Dokładnie tak. Dlatego przeważnie pierwsza wizyta jest taką wizytą zapoznawczą, tak? U mnie w gabinecie rozmawiamy. Ja zawsze na każdej wizycie informuję, co będę robiła. Umówmy się, że każda nowa osoba przychodząca do gabinetu jest zestresowana, jest spięta, więc ten pierwsza wizyta zawsze jest delikatniejsza, żeby przyzwyczaił się klient do mojej dłoni, do mojej ręki, do mojej pracy. Zawsze też rozmawiam, więc jakby wizyta nie jest cicha. Tak, rozmawiamy, pytam się, jak funkcjonuje na co dzień, czym się zajmuje, czy uprawia jakieś sporty, w jaki sposób to też wykonuje. I dopiero później po takiej rozmowie, oczywiście pytam się o wszystkie choroby, tak, czy nie ma przeciwwskazań do wykonania masażu, a później przechodzimy już do tego sedna sprawy, czyli zaczynamy masaż. Czyli tak naprawdę masaż, czyli terapia na mięśniach to nie tylko to, bo trzeba też poznać pacjenta, który przychodzi z problemem i takie holistyczne podejście. Dokładnie tak. Czy warto sięgać po masaże i właściwie kiedy to zrobić? Sięgamy już od niemowlaka. Tak naprawdę od pierwszych dni po porodzie mama powinna nas masować, żeby zniwelować tak naprawdę napięcie mięśniowe, które może być zmożone, które może być też osłabione. Przez takie napięcia w późniejszym czasie, tak, jak już w naszym okresie dorastania, szkoły, mamy problem z koncentracją. Często wychodzi, że dzieci są nadpobudliwe, które tak naprawdę są niedostymulowane albo przestymulowane. I to wszystko też oddziałuje na późniejszy nas etap w rozwoju i w dalszym życiu, tak? Czy w nauce, czy w pracy, czy nawet w kontaktach z drugim człowiekiem, tak? Więc uważam, że od najmłodszych dni, tak naprawdę najmłodszych lat życia powinniśmy korzystać i to nawet regularnie. Jeśli wiadomo, człowiek przychodzi do mnie z problemem, to ja też się wypytuję tego, czy w dzieciństwie korzystał, czy wcześniej gdzieś chodził. Często też jakby ustalam, czy to jest gdzieś bardziej pod psychikę, ten masaż jest potrzebny, czy on faktycznie jest potrzebny na dane partie ciała, mięśnie i w ogóle. Ja wychodzę z założenia, żeby rozluźnić człowieka, to trzeba od stóp do samego czubka głowy to zrobić, tak? Przód i tył. Nie dzielę jakby na partie danej wizyty i danej konsultacji, tylko faktycznie robię od A do Z tego klienta. Więc odpowiedź tak, robimy masaże od najmłodszych lat, żeby później właśnie w przyszłości i w byciu już dorosłym nie mieć napięć. Nie? Oczywiście masaż to też nie sam masaż, tylko to też jest ćwiczenia, żeby to wszystko razem ładnie współpracowało. Kiedy powinniśmy przyjść do fizjoterapeuty? Kiedy mamy ochotę. Tak naprawdę, kiedy tak naprawdę nam coś dolega, oczywiście, ale ja uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć, więc przychodzimy po prostu, kiedy czujemy, że potrzebujemy się zrelaksować, czy gdzie już naprawdę mamy dany problem. Tylko umówmy się,
chodźmy do specjalistów, którzy są faktycznie sprawdzeni i którzy są po kursach certyfikowanych, żeby to była osoba profesjonalna. Bo niestety w dzisiejszych czasach można i kursy weekendowe zrobić, a i przez internet można je odbyć. Więc czytajmy opinie, czytajmy certyfikaty, jakie są ukończone danego fizjoterapeuty czy masażysty. I niech to będzie, tak jak już powiedziałam, osoba profesjonalna. Dlaczego to jest tak ważne? Żeby nam krzywdy nikt nie zrobił w życiu. Często się zdarza, że tak zwany budowlaniec może też masować. I jeśli osoba nie zna podstawy anatomii, nie zna całych powięzi, tak, w naszym ciele, czy tak zwanych punktów spustowych, czy taśm w naszym organizmie, można zrobić krzywdę. Bo są różne schorzenia, różne dolegliwości, gdzie możemy i uszkodzić daną płaszczyznę ciała, czy mięsień, czy przyczepy, więc lepiej chodzić do profesjonalisty. Jeśli mówimy o masażach, to są różne masaże. To powiedzmy naszym widzom, naszym słuchaczom, jakie te typy masaży są, z czego można korzystać? Przede wszystkim dzielimy masaże na dwie części, tak? Pierwsze to są masaże relaksacyjne, gdzie przychodzimy zmęczeni po całym tygodniu pracy czy dniu pracy, chcemy się zrelaksować, odprężyć, więc te masaże przeważnie są wtedy przy muzyce relaksacyjnej i są odprężające, terapeuta jakby nie mówi tu nic, jest milcząca, tak, atmosfera. Przy świecach, często przy aromaterapii takie masaże są wykonywane. A drugim typem masaży są masaże klasyczne, lecznicze, sportowe, które są mocniejsze i wtedy już pracujemy faktycznie na tych powięziach, na mięśniach, gdzie łączymy to też często z terapią manualną czy z jakimiś innymi technikami jak klawiterapia, pienopresura, suche igłowanie czy nastawianie tak zwane kręgosłupa, czyli terapią manualną. To kiedy mamy wiedzieć, jakiego rodzaju masażu potrzebujemy? Przede wszystkim zadzwonić do terapeuta albo przyjść się umówić, tak, do fizjoterapeuty czy masażysty i z nim porozmawiać, tak? Przy takim wywiadzie my też jesteśmy w stanie podpowiedzieć, co jest potrzebne. Pierwszy masaż zawsze jest delikatniejszy, kolejne wizyty już mogą być mocniejsze, tak? Chyba, że na tyle nam zaufa przy pierwszych minutach klient, że możemy już płynnie wejść sobie w ten mięsień głębiej. To kiedy jesteśmy przemęczeni i zestresowani, to jaki masaż wybrać? Klasyczny, leczniczy. Czy ja ogólnie staram się nie wykonywać relaksów, bo jak już wiele osób mi powiedziało, mam mocniejszą dłoń i rękę i faktycznie ja się skupiam na pracy i na leczeniu niż na mizianiu tak zwanym. Ale są osoby, które oczywiście wolą relaks, tak? No to można wtedy wykorzystać też i też on ma wpływ fajny, z tym, że on bardziej już działa nam na tą psychikę, że rozluźniamy, a nie typowo leczymy. Mówimy o tym, że masaże leczą, masaże klasyczne leczą. To właśnie przy jakich schorzeniach, przy jakich problemach one się sprawdzą? Na pewno przy stanach zapalnych, przy stanach bólowych, przy napięciach mięśniowych. Często przy pracy siedzącej, tak, gdzie te mięśnie i nasz kręgosłup cały czas jest obciążony i osłabiony zarazem, to w takich sytuacjach faktycznie można korzystać z masażu leczniczego. I też tak naprawdę masaż leczniczy, on jest ciut mocniejszy od relaksu, więc można przy różnych schorzeniach, czy przy kobietach w ciąży też stosować go, czy właśnie przy różnych chorobach, tak, z wyrodnieniach często też się korzysta. No i przede wszystkim sportowcy, tak, korzystają z tych już mocniejszych masaży leczniczych. Po to, żeby rozluźnić mięśnie? Rozluźnić mięśnie, tak, rozciągnąć. Czyli już zaczynamy wtedy też pracę delikatnie na stretchingu, tak, tych mięśni, żeby je rozciągnąć, rozluźnić i przede wszystkim, żeby ustabilizować ten mięsień. Bo często on się spina nam, żeby go rozciągnąć, to musimy go też ustabilizować. Więc to jest praca delikatna, ale bardzo głęboka praca na mięśniu. A czy masaż to takie bierne ćwiczenia? Właśnie, tu tak naprawdę można się rozwinąć i to zależy, jak kto rozumie te pytanie. Ale ja wychodzę z założenia, że masaż plus ćwiczenia dają super rezultat. Sam masaż nie wyszczupli nas, nie schudniemy na nim, nie wzmocnimy mięśni, tak? My je możemy rozciągnąć i możemy je dotlenić, dożywić podczas masażu, ale żeby on wpływał na tyle, że nam utrzyma kręgosłup,
w żadnym wypadku. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Wtedy trzeba ćwiczyć, nie? I ćwiczenia plus masaż, jak najbardziej mamy sylwetkę fajnie wyrzeźbioną, do tego wzmocnione mięśnie, zarazem rozciągnięte, tak? Żeby to wszystko ładnie razem pracowało i nie było pospinane. Więc wtedy tak. Czy z masaży może korzystać każdy, czy jednak są jakieś przeciwwskazania? Jest dużo przeciwwskazań. I tu też tak naprawdę zależy od lekarza rodzinnego i lekarza ortopedy, czy neurologa. Jakby w różnych dziedzinach zawsze zaświadczenie jest potrzebne lekarskie. Chyba, że ktoś przyjdzie i po prostu sama go sobie zbadam i przy karcie, którą mi wypisuje pacjent, jakby wiem, że nic mu, krzywdy mu nie zrobię. Przeciwwskazaniami to przeważnie jest nowotwór, zagrożona ciąża, problemy z krążeniem, bardzo ostre stany zapalne. Często i z czasem ta medycyna idzie tak do przodu, że tych przeciwwskazań jest coraz mniej. Przerwana na pewno tkanka skórna, która też nie jest wskazana. Antybiotykoterapia, też pacjent jeśli jest przeziębiony, chory, nie może do nas przyjść, tak? Bo możemy na cały organizm rozrzucić jakby tego wirusa czy bakterie. Więc chyba takie najważniejsze właśnie już powiedziałam. Masaż to praca z ciałem, ale praca z ciałem innej osoby. Tak. Czy taka praca jest wymagająca? Jest wymagająca. Każdego pacjenta, klienta trzeba podejść indywidualnie. I tak jak już na początku powiedziałam, musimy się poznać nawzajem, żeby fajnie współpracować. To na koniec naszej rozmowy podsumujmy i powiedzmy jeszcze o tych podstawowych korzyściach, jakie z masażu płyną. I to nieważne, czy wybierzemy masaż relaksacyjny, czy klasyczny. Korzyści. Czyli tak, dożywiamy tkankę, rozluźniamy tkankę, dotleniamy przede wszystkim nasze wszystkie organy, tak? Przepychamy limfę, czyli nasze złogi całe w ciele. Dodatkowo odprężamy, pracujemy też tu na psychice tak naprawdę też klienta. I też ją odmładzamy zarazem, powiem szczerze. Nie, że ujędrniamy to ciało, to jeszcze je odmładzamy, bo przez to, że jest dożywiony i dotleniony organizm, to nasza skóra też staje się taka jędrniejsza, lepsza i tak naprawdę też pobudzamy ten proces metaboliczny w organizmie. Więc tak naprawdę same korzyści mamy z masażu. Bardzo dziękuję za rozmowę, poświęcony czas i spotkanie. Dziękuję ślicznie. Był to podcast Kilka Pytań, a gościem programu była Anna Chojecka, fizjoterapeutka. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Kilka Pytań.